Siemane ziomale, z tej strony Osama Blanta i dzisiaj mam dla was taki mini audiolog, w którym opowiem wam moją historię związaną z maturą ustną z polskiego, która miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Moja kolej przypadła na środę o godzinie 16:45. Trochę późno, jednak nie ma złego, co by na dobre nie wyszło, przynajmniej się wyspałem. A więc może zacznę od początku. Przez wszystkie lata, dokładnie przez 3 lata nauki w technikum, bo to technikum chodziłem. Przez 3 lata nauki w technikum starałem się jako tako uczyć, nie? Chodzi mi o język polski, nie wliczam tutaj innych przedmiotów. Starałem się jako tako uczyć, żeby po prostu nie tyle przejść, co mieć tam no minimum tą trójkę z polskiego. No i taki miałem właśnie cel, żeby tą trójkę mieć, no i małymi staraniami, szczerze mówiąc, jakąś tą trójkę zawsze miałem. No i na początku właśnie czwartej klasy tak sobie obiecałem, że wezmę się do nauki, że pasuje właśnie maturę nie tylko z polskiego, ale też z innych przedmiotów zdać na naprawdę dobrym poziomie, bo wypadałoby gdzieś iść na studia, jakieś lepsze wykształcenie zdobyć, a nie kurwa rowy kopać. No i miałem takie właśnie postanowienie, się będę lepiej uczył. No ale jak to z postanowieniami bywa, nie wiem czemu jakoś, no na początku jako tako jeszcze się wziąłem do nauki, ale później jakoś tak energia ze mnie uszła i no i zacząłem się uczyć tak, no może nie tak, że źle, ale no odpuściłem troszkę i po prostu już nie było tak jak kiedyś, trochę gorsze oceny wpadywały, jedyneczki, lektury trochę zaniedbałem. Także, tak powiem, nadszedł moment, kiedy uświadomiłem sobie, że za 2 dni mam maturę z polskiego, a ja no, lektury niby znam, bo ja zawsze lektury czytałem, lubiłem czytać mniej więcej, nawet jeżeli całej nie przeczytałem, bo była nudna, to zawsze jakoś streszczeniem nadrobiłem, prawda? Także z lekturami nie było źle, jednak obudziłem się w takim momencie, że uświadomiłem sobie, że jest duże prawdopodobieństwo, że ja tej matury po prostu nie znam. I nie dlatego, nie znam, przepraszam, nie dlatego, że lektur nie znam, tylko po prostu ja no nie wiem, jak to kurwa się wypowiadać, ani po prostu jak tą wypowiedź swoją poskładać w taki logiczny sposób, żeby po prostu się podobała egzaminatorom, więc no po prostu uświadomiłem sobie, że jest źle. Zacząłem od tych streszczeń, zacząłem tam różne kanały na YouTubie oglądać, zacząłem streszczenia jako tako słuchać, oglądać i w ogóle czytać też relacje innych z ubiegłego roku, bo ja mam nową maturę, więc ubiegłorocznych maturzystów to już chwyciło, więc czytałem, co oni tam mieli, jakie tematy, próbowałem sam przed sobą tak opowiadać sobie na te pytania. Właśnie dzień przed środą, czyli we wtorek, znalazłem jakiś tam forum, że tam już niektórzy jakieś pytania wrzucali, bo przecież już niektórzy w poniedziałek, wtorek zdawali, czyli już te pytania były poniekąd znane, więc przeczytałem sobie niektóre pytania, no i tak patrzę i uświadomiłem sobie, że na 90% pytań jestem w stanie opowiedzieć dłużej niż 5 minut, prawda? No bo tam było napisane, że trzeba mówić 10 minut, a 5 minut jest, prawda, konwersacji między egzaminatorem a maturzystą. No więc tak poczytałem te pytania, ale uświadomiłem sobie, że no jest troszkę lepiej, nie jest tak źle jak było wcześniej, no ale dalej, prawda, ta wiedza jest troszkę na niskim poziomie, jeśli chodzi o właśnie, czy to właśnie wszystko, co było związane z lekturami, mniej więcej umiałem, ale jeżeli chodzi o jakieś funkcje językowe, czy na przykład innego typu, tego typu rzeczy związane właśnie z językiem polskim, to trochę leżałem i kwiczałem, że tak powiem. Ale myślę sobie tak, no jakoś to będzie zawsze, byle do przodu. Dam radę, po prostu nie załamywałem się, że ja nie jestem, prawda, wzorowym uczniem, tylko zawsze myślałem, że będzie dobrze. I właśnie to jest podstawa, żeby właśnie przy wszystkich egzaminach, jakie by to były, mieć sobie taki luz i podchodzić właśnie do tych egzaminów z luzem. Nie denerwować się, tylko po prostu być odstresowanym, bo naprawdę bardzo to pomaga. No i przyszła 16:45, środa, wszedłem do klasy, bo to w klasie były egzaminy. No i kazali mi wylosować, prawda, moje pytanko, no to myślę, no wezmę pierwsze z brzegu, no bo co mi szkodzi. No i wylosowałem pytanie, które
naprawdę było bardzo łatwe, że tak powiem. Mianowicie brzmiało ono mniej więcej tak, że czy twoim zdaniem w reklamie najważniejsze jest słowo? Jak ja to pytanie przeczytałem, sobie uświadomiłem tak, że mam takiego farta, że to jest normalnie niepojęte. Bo lektory znałem średnio, inne tam zagadnienia właśnie z językiem polskim też znałem średnio, a trafiłem na pytanie, na które potrafi odpowiedzieć praktycznie 99% maturzystów, ponieważ jest to pytanie niezwiązane praktycznie w ogóle z nauką. Po prostu mogliby to pytanie zadać nawet, nie wiem, dziecku jakiemuś w podstawówce i ono by potrafiło odpowiedzieć na to minimum 30%, prawda? Bo to trzeba było mieć 30%, żeby zdać. I normalnie jak ja to pytanie zobaczyłem, to ja nie wiem, czy ja się mam do egzaminatorów śmiać, czy ja nie wiem, co ja mam robić. Ale myślę, dobra, nie cieszę się przedwcześnie, prawda? Bo jeszcze się mogę wyłożyć. Jeszcze się mogę wyłożyć. No więc miałem tam swoje 15 minut, żeby się przygotować. W tym czasie mój kolega Dariusz, którego pozdrawiam, odpowiadał. No i tak jednym uchem właśnie słuchałem, co on mówi, drugim myślałem. Głupio to brzmi. Trochę słuchałem, trochę myślałem, co tu napisać. Miałem tam 15 minut, miałem kartkę. Mogłem się właśnie przygotować do tego. No więc starałem się właśnie przygotować mniej więcej na tej kartce, o czym chcę mówić, czyli jakie zagadnienia chcę poruszyć. No i sobie wypisałem, miałem się tam odwołać do tekstów kultury, do własnych doświadczeń, no i do fragmentu, który był prawda, przytoczony pod tym zagadnieniem. No więc do fragmentu się praktycznie w ogóle nie odniosłem, tylko tyle, że powiedziałem, że autor opisuje to, to i to i ma takie i takie zdanie na temat słowa. Konkretnie uważał, że właśnie słowo jest najważniejsze, a w szczególności jeżeli jest dobrze ułożone. No i opowiedziałem tam o własnych doświadczeniach, sobie opowiedziałem o reklamach, w których właśnie słowo jest najważniejsze, że tam słowo gra główną rolę i tak dalej, bo moja teza była taka, że jednak słowo jest najważniejsze, prawda, bo nie powiedziałem tego na początku. No i opowiedziałem o tych własnych doświadczeniach, przytoczyłem parę reklam, przytoczyłem teksty kultury, prawda, czyli na początku nie wiedziałem, co tu przytoczyć, ale doszedłem do wniosku, że przecież plakaty też są tekstem kultury, więc przytoczyłem plakaty różnego rodzaju i później, no i to mi zajęło jakieś 7 minut, o maksimum 8. No i nastąpiła później konwersacja, że tak powiem, między mną a egzaminatorem. To była kobieta, bardzo sympatyczna zresztą. Uśmiechowywała się do mnie cały czas, więc automatycznie ta atmosfera tak się rozluźniła. No i wziąłem i zacząłem z nią rozmawiać. Ona miała takie stanowisko, że ona się ze mną nie zgadzała, mianowicie według niej najważniejsze w reklamie był obraz, a nie słowo. No i wyczułem właśnie, że egzaminatorce chodzi o to, żebym ja tą tezę teraz obronił w rozmowie z nią. No to po prostu powiedziałem, że z kolei ja się z nią nie zgadzam. Według mnie to słowo jest najważniejsze. No i tak rozmawialiśmy. Ona stara się udowodnić swoją tezę, czyli że obraz jest najważniejszy, ja się staram udowodnić swoją tezę. No i skończyliśmy rozmawiać. Doszło do tego, że po prostu mama mnie nie wyrzuciła z sali, bo tak żeśmy się rozgadali, że to więcej niż 15 minut zajęło, więc następni po prostu maturzyści musieli wchodzić, a my dalej gadamy. No i powiedziała: dziękuję, może pan wyjść, jeżeli pan chce, może pan poczekać tam chyba 15 minut na wynik. No to w sensie, no przecież 15 minut to niedługo, poszedłem zajarać z kolegą. Zajaraliśmy, no i wróciliśmy na miejsce. No i jeszcze tam poczekaliśmy 2-3 minutki, no i pani mówi: proszę wchodzić. No i mówi pani egzaminator, że wszyscy zdaliście, gratuluję. No to myślę, elegancko, nie? To już pierwszy punkt zaliczony, mam zdane. Teraz ciekawe, na ile. To jest klucz, na ile ja to zdałem. No i tam czyta, jako że ja mam nazwisko na W. Nie powiem jakie, żebyście mnie nie prześladowali. Nazwisko mam na W, więc byłem praktycznie ostatni. Przedostatni, dokładnie rzecz mówiąc. A, weszło nas 5. Jeszcze już ściśle.
No i mówi tam po kolei nazwiska. No i ten kolega Dariusz, który był przede mną, uzyskał 38 punktów na 40, czyli no dość dużo, prawda? No dwa punkty tylko stracił. No i tam później byli wymieniani następni uczniowie. No i myślę tak, skoro Dariusz mówił bardzo dużo, jeszcze to powiem, bardzo dużo Dariusz mówił, no i myślę, no Darek mówił bardzo dużo i ma 38 punktów, no to ja mówiłem tak, no też w sumie dużo, ale też kluczem jest to, czy ja to mówiłem z sensem, nie? No i myślę, no jak będę miał w granicy 30 punktów, to się zadowolę. No i przyszła kolejna na mnie, no i mówi pan W, również 38 punktów. Ja sobie myślę, ja pierdolę, to są jakieś jaja. Człowiek przychodzi na maturę ustną z polskiego, znając połowicznie lektury i praktycznie, no, cały rok można powiedzieć, no przyznaję się, bimbałem, miałem w dupie naukę. I zdałem maturę ustną z polskiego na 95%, ponieważ obliczyliśmy to później, że 38 na 40 to jest 95%. Także powiem wam, że miałem no kureckie szczęście w tym wypadku, bo naprawdę nie chcę nic mówić, ale no tutaj na to pytanie by odpowiedział praktycznie, no, tak jak mówiłem, 99% maturzystów. No i miałem takiego farta, że akurat ja na to pytanie trafiłem. No i co tu dużo gadać, no zdałem na 95%. No powinno być 100, no ale no wiecie, no zawsze człowiek w nerwach, tam jego wypowiedź nie jest taka, jaka powinna być i tak dalej, i tak dalej. Także jestem bardzo zadowolony, ponieważ no jak myślałem, była taka myśl przez jakiś tam czas, że mogę tego nie zdać, prawda? Ale okazało się, że miałem farta po raz kolejny w życiu. No i mi się udało. Domyślam się, że w komentarzach pewnie będą teksty typu, że tak teraz będzie wyglądała Polska, że debile zdają, którzy się nie uczą w ogóle, a zdają maturę na wysokim poziomie, bo mają farta w życiu. No mogą i takie komentarze się pojawić, nie będę zły o to. Jednak tak jak wam mówię, no nauka to nie wszystko, jeśli chodzi o maturę. Trzeba mieć też szczęście poniekąd. I podstawa, taka puenta, którą wam chcę przekazać, to luz. Należy mieć przysłowiowy luz w dupie, żeby podejść do tematu, czy nieważne, czy to jest polski, czy matematyka, czy nie wiadomo co. Podejść po prostu z luzem, bo jeżeli jesteśmy wyluzowani, odstresowani, to naprawdę dane kwestie nam lepiej przychodzą i jesteśmy w stanie sobie po prostu więcej przypomnieć z lekcji, tak? W moim przypadku ja dużo z lekcji pamiętałem. Nawet jak się nie uczyłem dużo w domu, to ja dużo z lekcji pamiętałem i na tym głównie bazowałem, prawda? Także luz to jest podstawa. Ja wiem, że jeszcze matury trwają do końca maja, także jeżeli ktoś to ogląda z maturzystów, to naprawdę przekaz jest taki: zluzuj dupę, ziom. Bo naprawdę, jeżeli to zrobisz, to zdasz wszystko. Ja się wyluzowałem nie tylko przed maturą ustną z polskiego, ale też przed matematyką, pisemnym polskim, angielskim. Naprawdę mi dobrze poszło, ponieważ no, podszedłem właśnie z luzem i skupiłem się na tym, że po prostu dam radę, że wiem, na co mnie stać i po prostu się odstresowałem i no i się udało. I poniekąd też przy farcie, jak to mówią. No ale to cóż, no co tu dużo gadać. Jeżeli dotrwałeś do końca odcineczka, to ja ci bardzo dziękuję, drogi widzu. Zostaw subskrypcję, zostaw łapkę w górę, skomentuj, co ty myślisz. No i tak mówiłem, powtórzę przekaz: zluzuj dupę, ziom, to zdasz wszystko. Baez con Dios, finito. Ja się z wami żegnam. Dziękuję, że dotrwałeś do końca filmu, chyba że nie dotrwałeś. Zostaw łapkę, zostaw subskrypcję. Kliknij w reklamę, żebym miał hajs. Baez con Dios, trzymajcie się, elos.